Witam bardzo serdecznie. Indyk lub kurczak w sosie. Tandoli z groszkiem lub koarma z biurkami kokosowymi. Sosy z kuchni indyjskiej lub słodko-kwaśny z kuchni chińskiej. Jak takie mięso przygotować we frytownicy beztłuszczowej? Polędwiczka z piersi indyka lub filet z piersi kurczaka. Potrzebujemy sos sojowy, jedno jajko, mąka kukurydziana, nóż, deska do krojenia oraz wspomniana frytownica bezłuszczowa i plastikowy pojemnik do wymieszania. Wiadomo, mięso należy pokroić na niewielkie kawałki, które będziemy potem smażyć we frytownicy bezłuszczowej. Jak mięso doprawiamy? Po prostu sosem sojowym. Ja używam ciemnego. Następnie wbijamy jedno jajko, uważając, żeby nam nie wpadła skorupka, i wszystko dokładnie mieszamy. Możemy również zostawić na pewną chwilę, żeby nam się to wszystko ładnie doprawiło. I takie mięso, czy to indyk, czy kurczak, będziemy teraz pokrywać mąką kukurydzianą. Do tego właśnie jest bardzo przydatny. Dosyć spory pojemnik plastikowy. Posypane mąką kukurydzianą mięso. Zamykamy i trząsamy. Wstrząsamy, obracamy i pięknie nam się każdy kawałek oddziela. Fantastyczna opcja. Frytownica beztłuszczowa. W zależności od pojemnika kilka razy będziemy musieli nasze mięso poddać obróbce termicznej. Układamy kawałki, uważając, żeby były w jednym rzędzie. Można pokropić olejem, oliwą z oliwek. Idealną opcją jest olej w sprayu. Niestety nie mam. Nasze mięsko poddajemy obróbce termicznej we frytownicy beztłuszczowej. Temperatura 200 stopni i czas 8 minut. Po upływie 4, czyli w połowie, frytownica poprosi o wstrząśnięcie, obrócenie mięsa. No, i po upływie tych 8 minut mamy pierwszą porcję mięsa zrobioną. Przekładamy do garnka. Tak jak pozostałe jeszcze dwa razy będziemy ją smażyć. Mamy już i drugą turę mięsa. Jak widać, bardzo fajnie jest to zrobione. Mięso jest soczyste w środku, niesurowe i tak. Przygotowany uniwersalny sposób smażenia mięsa, będziemy zalewać sosem. Może to być zwykły sos słodkokwaśny. Mieszamy i grzejemy mniej więcej 10-15 minut. Gotowe. Smakuje fantastycznie. Mięso jest w środku soczyste. Gotowe. Nie ma opcji, żeby je przesuszyć. Bardzo fajne. No i czysta kuchnia. Może być. Korma z kawałkami kokosa to smaczny, delikatny, kremowy sos. Może być również inny sos z kuchni indyjskiej, choć warto wypróbować różne smaki. I tu też doprowadzamy do podgrzania 10-15 minut i danie jest gotowe, czy z kluskami, czy z ryżem. Do sosu tandoori zaleca się dodanie zielonego groszku. Naprawdę świetnie smakuje. Ładnie wygląda, bardzo ładnie pachnie. Genialne. Polecam.